Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozi. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam, Mateusz Borek. Dzisiaj u mnie pan Andrzej Hyra. Dzień dobry. Dzień dobry. To wielki zaszczyt pana poznać, a szczególnie, że jak oglądałem sobie z panem wywiady, to pan te wszystkie pytania traktuje tak na serio. Pan zawsze podchodzi do nich tak, że trzeba po prostu wyjaśnić całą esencję, podejść do tego i nie traktuje pan żadnego pytania po łebkach. Tym bardziej zastanawiało mnie, gdyby zrobić film o panu, to która scena powinna go otwierać? Czekaj, muszę szybko sobie przejrzeć scenariusz, nie? Na szczęście życie jest krótkie. Oj nie, to można się zdziwić. Ja robię bardzo dużo zdjęć, ale takich na co dzień. Mm-hmm. Po prostu cykam, bo coś, ja lubię tak czasem zamknąć coś tak kompozycyjnie w obrazku, jak, mm-hmm. jak widzę jakieś światło, które daje jakąś szansę, albo osobę, albo miejsce, albo, ale raczej to związane jest z ludźmi. Jak oglądam teraz, jak na przykład mam osoby spotkane przez ostatnie dwa tygodnie, nie? Mm-hmm. I nawet w tych zdjęciach, już nie mówię o tych, których nie fotografowałem, nie? Nagle patrzę i ci, gęstość zdarzeń jest niebywała, więc to życie nie jest wcale takie krótkie, ale myślę, że to by mogło być... Nie wiem co, może jestem pod wodą, mm-hmm. i płynę, nurkuję. I do czego byłaby to dobra metafora? Do czego by to była moja metafora? Mojego zawieszenia w rzeczywistości i próbie... Jakby, bo w ten stan nieważkości, jakby, który osiągamy w wodzie, mm-hmm. bo nasze gęstości się wyrównują, ten nasz cały... pozbawia nas takiego ciężaru rzeczywistości. On istnieje jako refleksja, mm-hmm. zapewne, ale ta rzeczywistość nas nie ogranicza w kreacji. Dla mnie, czy w moim wypadku, bo to nie jest uogólnianie, ja nie lubię w ogóle uogólnień, mm-hmm. zwłaszcza dotyczących ludzi, dlatego że ludzie są tak różnie skonstruowani i takie różne pobudki nimi kierują, że to jest bez sensu. No więc wydaje mi się, że dla mnie to jest kreatywność jest ważniejsza na pewno od wygody. Mhm. Nie? To znaczy, jeśli mam jakąś hierarchię wartości, no więc w wodzie akurat jest i w sumie jest przyjemnie i wygodnie, a kreatywność, jak się patrzy, jak się jest pod wodą i się ogląda na przykład te różne stworzenia morskie, koralowce i tak dalej, nagle widzimy, ile estetyki, która istnieje, zwłaszcza w sensie takim użytkowym, ale nie mhm. tylko, to są wzory wyjęte po prostu spod wody. Jest to rzeczywiście piękne, ta harmonia tam jest tak ewidentna, tak widoczna, tak ujmująca, że myślę, że dlatego tak chętnie i naprawdę jak się schodzi pod wodę, to ze zdumienia właśnie odnajdujemy te rzeczy, które znamy z rzeczywistości, to tutaj jako te czasami upiększacze tej rzeczywistości. No to mówił pan o tych zdjęciach, które pan sam robi, to jakbym wyjął pierwszą kliszę z pana głowy, pierwsze wspomnienie, to czym jest pierwsze wspomnienie w pana głowie? Co pan widzi? Pierwsze wspomnienie w mojej głowie.
mam tutaj jakieś takich kilka być może momentów, które nie potrafię, których nie potrafię ułożyć chronologicznie. Mhm. Ale... Myślę, że to jest związane z moim dziadkiem, mm-hmm. który był stolarzem. Tak, i oprócz... miał warsztat stolarski. I miał w piwnicy mały warsztat stolarski, dokładnie. Ja się wychowywałem do trzeciego roku życia u dziadków, mieszkałem, więc rodzice studiowali, więc pamiętam... Ta piwnica jest chyba takim mm-hmm. i ten cały uzor, i zapachy, które z tym są związane, czyli zapach o kleju kościanego. Mm-hmm. Jeżeli ktoś nie poczuł tego zapachu, to nie wie, o czym mówię. Jest to dosyć intensywne, niezbyt przyjemne, za to używane w stolarstwie. Nie wiem, czy teraz, ale wtedy na pewno, więc... To mogę powiedzieć, że jeszcze w latach 90. na pewno tego było bardzo i to bardzo... No, ja myślę, że to jest chyba taki też chyba po prostu przez swoją skuteczność używany, więc no, nie wiem. Hmm. Ale w każdym razie coś gdzieś tam, to znaczy wszystkie te obrazy, one są związane z moim właśnie chyba domem w Boguszowie u dziadków. Tam też piękna puenta, jak kręcił pan tam swojego czasu film w Boguszowie, z tego co tak. Pamiętam. A są takie rzeczy, o które w ogóle można pana nie osądzać, a pan je robił w swoim dzieciństwie, no bo grał pan w piłkę na pewno, był pan w orkiestrze górniczej, a potem zapisał się pan w liceum do kabaretu. Są jeszcze jakieś rzeczy, o których ludzie kompletnie mogą nie wiedzieć, co pan robił, będąc młodym chłopakiem? Nie wiem, to... No bo nawet jak pan opowiadał o tych zespołach, no to był taki rozstrzał, że tak jakby było wszystko w tamtym worku. Pana młodości też było wszystko? Nie wiem, czy wszystko. Nie uczestniczyłem w jakichś... Nie byłem członkiem bandy. Mm-hmm. Oczywiście mając na myśli bandy takie gówniarskie bandy. Nie, byłem zawsze gdzieś osobno, więc też... Ja już myślę, tyle naopowiadałem o swoim życiu prywatnym. Oczywiście ci, którzy tego słuchają, mogą nie wiedzieć, ale na szczęście pan tu wyłuszczył kilka rzeczy. Ja wiem, co było. Jeszcze w liceum byłem instruktorem żeglarskim. O, to tego akurat... to znaczy, już byłem sternikiem i już pamiętam, szkoliłem nawet... No. Ale też w wywiadach bardzo dużo miejsca poświęca pan tacie. Zawsze większość ludzi tak pyta o tata. Zastanawia mnie pana mama. No bo rzeczywiście nikt nie pyta o... Nikt nie pyta o mamę? Nie, pytają o mamę. Ale też. Bardzo, mnie tak. Może dlatego, że ten mój ojciec był taki wystrzelony przez to, że działał na zewnątrz i rzeczywiście on był tym głównym tam manewrującym. On był bardzo, bardzo aktywny w pracy, w takim życiu społecznym i tak dalej, więc bardzo towarzyski, bardzo życzliwy człowiek. Właśnie mówię, że jakby... Na pewno był bardzo, myślę, dobrym człowiekiem. Mm-hmm. A mama? Mama jest gdzieś, ja myślę, po mamie mam taki rodzaj, nie wiem jak to nazwać, takiego dystansu. Mm-hmm. Takiego dystansu i nieuleganiu... Ja ulegam emocjom tak najsilniejszym tylko w takich zasadniczych rzeczywiście sprawach. Mm-hmm. Czyli to, co się dzieje w pracy, i to jest dla mnie bardzo, to znaczy jakby taka, nie wiem czy to jest kwestia mojego tylko jakiegoś, jak to się nazywa, taka potrzeba doskonałości, mm-hmm. perfekcjonizm, tak? Ale ja myślę, że ten perfekcjonizm był zmienił na profesjonalizm. Ja nie dążę do perfekcji, ponieważ perfekcja jest osiągalna tylko dla rzeczywiście bardzo pracowitych i bardzo uzdolnionych ludzi. Ja po prostu nie zastanawiam się nad jakby stopniem tego osiągnięcia. Mm-hmm. Robię to, co do mnie należy, staram się być skuteczny, staram się być profesjonalny, nie? Ale wracając do mojej mamy, bo
To jest osoba, która... znaczy mój dom w ogóle był, pomimo że mama zajmowała się w większości domem, oboje rodzice mm-hmm. pracowali, oboje skończyli studia, był takim domem w jakimś sensie dzisiaj nawet patrząc normalnym, nowoczesnym. Mm-hmm. To znaczy nawet w tych latach, jak ja pamiętam, no już powiedzmy, że od 70-tych czy końcówka 60-tych pamiętam jeszcze, nie? To zawsze było, ja... I dla mnie często opowieści o tym strasznym świecie męskim skonstruowany jest dla mnie dosyć nie do końca, można powiedzieć, to przeżyłem. Mm-hmm. Pomimo, że mam wiele lat, ale zawsze byłem w takich środowiskach i między takimi ludźmi, gdzie problem nierówności mężczyzn i kobiet, to znaczy, to nie to, że ja bym, bo teraz będąc świadom, jak gdyby jeszcze, gdzie to znajdujemy i pewno te nierówności funkcjonowały, natomiast jakby w moim poczuciu, jak sięgam pamięcią, zawsze byłem w środowisku, gdzie kobiety i mężczyźni mieli taką samą, nazwijmy to, wartość, mm-hmm. moc sprawczą i tak dalej. Różne rzeczy wynikały pewno z jakichś, jak to bywa, osobistych ustawień, ale w moim domu na przykład nigdy się, moi rodzice, nie pamiętam ani razu w życiu, żeby podnieśli na siebie głos. Mm-hmm. Więc to później mnie życie spotkało z ludźmi, dla których no i niestety też ja wszedłem w te... Tak, i dostał pan w nos tam, czytałem sobie komentarze, jak pan się raz oburzył i wtedy tam kilka osób to skomentowało. Tak, ale szczerze mówiąc, ja byłem tak na pół świadomy tego, że ja się oburzam, dlatego że czasem mam wrażenie, że argumenty nie są albo wysłuchane, albo kompletnie nierozumiane, czy też nie chce się ich rozumieć. Mhm. Ale dobra, wracamy do mojej mamy. Dokładnie. Przepraszam, tak. bo bym chciał tutaj jednak skończyć. To była osoba, która dawała taką... jakbyśmy to dodali, taką nadbudowę. Znaczy moja mama czytała bardzo dużo. Mm-hmm. Bardzo, do dzisiaj zresztą czyta bardzo, bardzo dużo i podsuwała mi czasem lektury takie naprawdę dorosłe. Gdzieś była w takim, jest osobą niegłośną, natomiast bardzo młodą duchem cały czas i myślę, że ten duch nowoczesności, który był w moich rodzicach, jak pamiętam ich jeszcze właśnie z lat 70., ja czułem się, że jakby poza tym, że w drugiej klasie pierwszy raz wyjechałem za granicę do NRD, ale to już było trochę wyżej niż u nas cywilizacyjnie, ale nie czułem jakby takiego gdzieś pozostawania w tyle, więc brat mojej mamy, który mieszka w Australii, mówi, że moja, ponieważ oni są z Wileńszczyzny, więc że ona jest taka właśnie wilnianka, nie? Czyli że taka właśnie chłodna jakby, albo może nie chłodna, tylko jakby właśnie taka zdystansowana, nie ujawniająca swoich emocji takich mm-hmm. ewidentnych, nie? I to jest coś, co bardzo, bardzo w niej lubię. I to mówię, no jest, przyjeżdża teraz do mnie czasem do pomocy przy Tadziu, jak ja jestem zajęty, gram w teatrze, czy jest inny powód, więc mamy taki dobry pretekst do tego, żeby się częściej widywać, ponieważ no, mama mieszka daleko, ale może czas przyjdzie taki, że pojawi się, już zostanie na stałe w Warszawie. Za to pana tata był zawsze elegancki, podobała się panu ta niewymuszona elegancja lat 60., a są takie cechy, które odziedziczył pan jeden do jednego po tacie? Ach, myślę, że wiele. Mhm. Najwięcej pewno widzą tego i pewno się podśmiechują. Jest moja mama, właśnie moja, a przede wszystkim moja siostra, mm-hmm. nie? Ja nawet widzę... rzeczywiście jakby mój ojciec robił na mnie, myślę, w dzieciństwie wrażenie. Mm-hmm. Kogoś takiego bardzo poważnego, sprawczego, trochę groźnego. I myślę, że te
próba odtworzenia jego takiej również zewnętrzności, w takiej wyobraźni dziecka, nie? Kiedy się zapamiętuje te zmarszczenia brwi albo tam inne jakieś. Ja myślę, że to mi teraz wychodzi na twarz. To znaczy, chcący, niechcący, bo nie jestem jakoś bardzo podobny chyba do mojego ojca, mówią ludzie, że do mamy, przepraszam, ale szczerze mówiąc, te ja akurat tego to nie jest istotne. No i ten ojciec jakoś mi chyba tutaj wyłazi, plus różnego rodzaju przyruchy, które po nim miałem, które różnego rodzaju chrząkania, takie, które mnie denerwowały, to jest najgorsze, że te, które mnie denerwowały, ja teraz przyjąłem i uznaję za dozwolone, czy jakby... Może dlatego, przez to, że jak gdyby mam jakiejś tam podświadomości, pamięci głębokiej, że to jest... Że to jest normalne, nie? Że to jest jakieś normalne. No więc chrząkania. Pamiętam, miałem kiedyś taki zwilżania takiego palców. Co on tam jeszcze miał takiego? No coś tam ma. A oprócz tego chyba to jest takie przynależne mojej rodzinie, bo mój syn też to ma, że mamy takie zawieszenia. Że tak się gdzieś... zawieszamy, chyba po prostu to jest moment, kiedy mózg chce osiągnąć jakiś spokój po tym nadmiarze bodźców, albo po prostu taka natura, nie wiem. Ale kiedy wspomina pan to, co ma wspólnego z tatą, widać w panu bardzo dużo takiej radości, takiego szczerego uśmiechu. No, to było... Znaczy, myślę sobie, to było barwne wszystko. To moje życie było barwne, nawet jak mieszkaliśmy w tych Polkowicach, które nie są jakimś tam... Oczywiście ja byłem wtedy dzieckiem, więc myślę, że moi rodzice nie mieli tak barwnie, dlatego że oni nie mieli tam za bardzo jakichś znajomych. A pamiętam, że wcześniej jak mieszkali jeszcze w Złotoryli, mieszkaliśmy, doprowadzili bardzo dużo takiego, no... towarzyskiego, nie? Życia. A pamięta pan, za co pierwszy raz dostał od taty? Pierwszy raz nie. Ale... Bo ostatni chyba na Sylwestra. Ostatni jakiś tak, dostałem tak na Sylwestra. Przez stan wojenny, tak, bo się trochę przyciągnął mi ten Sylwester. Ja byłem w liceum wtedy, więc nic dziwnego. Ale to już było takie zupełnie z innej mańki. To już nie było takie tam... za uwagi w szkole, czy tam inne większe czy mniejsze wybryki. A za to się karało u pana w domu, za uwagi w szkole? No nie wracajmy już do tego, już mi się nie chce tak jakby. Ja mam w ogóle teraz problem z tak po jakimś momencie, bo a propos tego, że ja tak poważnie podchodzę do pytań i to znaczy myślę sobie, że jeśli już chcę poświęcić na jakiś wywiad czas, a czasami mi się to zdarza. Czasami po prostu porzucam wywiad, ale też czytać. Nie? To znaczy jakby, a co jest w wywiadzie takiego ciekawego? No tam powiedzieć, że wiesz, że miłość najważniejsza i że rodzina i w ogóle i tak dalej. No nie, to znaczy jakby banały, komunały, to jest rzecz, której warto sobie oszczędzić, myślę. Chyba, że ktoś, ale są ludzie, którzy myślą właśnie takie rzeczy. Chcą czytać. Nie? Znaczy też jeden, że czytać, ale druga sprawa jest taka, że ta pana historia, takiego gościa, który zawsze lubił w kinie outsiderów, był trochę, chyba stał się trochę outsiderem, patrząc na to, jak pan dorastał, jakie pana były wybory, jaka była też ta droga, bo dla mnie opowiadanie setny raz o tym, że był pan reżyserem talk show, potem to jest faktycznie nuda, ale to, jaką drogę pan przeszedł od samego początku, też co pana wykreowało, skąd wzięła się w pana emocjonalność, bo tak w założeniu, patrząc nawet na ten mindset, mama chłodna, tata okej, fajny, ale surowy. Bo pan nawet powiedział, że okej, on bił, ale mu to nie sprawiało przyjemności, on też czuł się z tym wszystkim źle, ale dostał to po prostu w pakiecie startowym, bo dostał to od swoich rodziców. I jak się spojrzy na to tak gołym okiem, to z czego miał się wziąć artysta?
No, myślę, że to się nie bierze z takich prostych uwarunkowań. Myślę, że to dlatego, są... Dlatego mnie to ciekawi. Znaczy, ja myślę, że musi być jakiś tam jeden więcej albo inny klawisz wciśnięty w głowie. Nie przez nas oczywiście samych, tylko przez... być może trzeba to nazwać po prostu dobór naturalny. Czyli co tam się... jak te geny się... łączyły, bo myślę, że każdy z nas... nie każdy z nas. Już przede wszystkim nie każdy z nas, bo już właśnie tego staram się też w sobie tych przyzwyczajeń językowych każdy z nas, bo nie każdy z nas właśnie. Nie każdy z nas. To znaczy myślę, że mamy jakiś talent, który oczywiście ma albo nie ma szansy się rozwinąć, nie? Zwykle to jest tak, że jak pytamy nawet ludzi, dlaczego, kiedy pan myślał, że pan zostanie tym czy tym, ja myślę, że najczęściej u ludzi, którzy, u artystów, nazwijmy to, albo przynajmniej ludzi, którzy zajmują się artystycznymi jakimiś poczynaniami, jakąś kreacją, to najczęściej jest od początku. To gdzieś, i myślę, że taki talent, jak człowiek go ma, to ten talent mu najczęściej nie pozwala od niego odstąpić. Czyli gdzieś w gruncie rzeczy on wygrywa w tych wyborach. Nie? Chyba, że myślę, że talent jest tak też... to jest o tym jest przecież między innymi książka pod tytułem... Jezu, jak to się... Suskinda, taka powieść, która była o takim mistrzu zapachów, który stworzył taki, no jak to się nazywa? Pachnidło. A, okej, właśnie miałem. Pachnidło, nie? To jest człowiek, który po prostu został obdarzony tak wielkim talentem, że pójście za realizacją tego talentu może go zabić, nie? Bo taka jest w gruncie rzeczy puenta tego. I tak to jest z artystami, że czasem mieliby szansę zrobić nawet coś, wydaje się, praktyczniejszego, czy też dla kogoś mądrzejszego w życiu, ale oni najczęściej zostają tymi artystami, co niekoniecznie musi być dla nich najlepsze i najzdrowsze. Ale myślę, że nie realizując tego, mogliby się czuć źle. Myślę, że czasem ten talent uda się jeżeli dosyć szybko się zreflektujemy, na ile on jest dla nas niszczący i nie jesteśmy dość twórczy, żeby go móc zrealizować, to dotyczy bohatera na przykład w zupełnie innej dziedzinie, w filmie, którym gram ostatnio, w zdjęciach jestem, czyli Felix Stamm, który był... Na początku boksował, ale bardzo krótko, bo zrozumiał, że bokserem nigdy nie będzie świetnym, natomiast wie, jak boksować, w związku z tym został trenerem. Ale myślę, że to jest z tym talentem tak właśnie, że jakby jak się dosyć wcześniej wie, że jakby nie jest, jakby ma się taką autorefleksję, no to wtedy się można, mając oczywiście coś lepszego na oku, bo jeśli nie ma się, to... Bo życie artysty w ogóle nie jest takie proste. Znaczy ci, którzy rzeczywiście osiągają tę sławę największą, którzy są na szpicy, którzy są procentem artystów, ludzi zajmujących się sztuką w najróżniejszych dziedzinach, nie? Od malarstwa do aktorstwa, przez muzykę i inne rzeczy. No to nie jest... Więc kiedy ja się... Myślę, że to po prostu gdzieś tam... Jak pojawiały się rzeczy w moim otoczeniu, czyli oglądałem filmy, nie, im się to podobało i czułem, że to jest coś ekscytującego w tym, że wywołuje się u ludzi takie emocje, jak śmiech, jak płacz, jak nie wiem co, jak strach. No ale pan też miał w sobie strach, no bo jak grał pan w przedstawieniu kukiełkowym Czerwony Kapturek, był pan Liskiem, później w czwartej klasie podstawówki zapomniał pan tekstu i odtąd do szkoły średniej nie wchodził pan w ogóle na scenę, a potem wybiera pan liceum i wybiera pan o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym.
Tak, no bo to było tak dla mnie abstrakcyjne, że gdzieś to tam spychałem. A z drugiej strony, myślę sobie, jak wtedy jeszcze na tych skrzypeczkach grałem, to myślałem sobie, że ta znajomość muzyki będzie mi w życiu potrzebna. Nawet jeżeli, bo dosyć szybko się zorientowałem, że to nie jest, że nie jestem materiałem na wirtuoza i na skrzypka. Natomiast uznałem, że znajomość tego może mi się przydać. No a co za tym się kryło, właśnie takie ciche, chyba nawet przed sobą samym niewyrażane marzenie, żeby... Czułem, że to jest gdzieś podskórnie, jakoś z moją ekspresją, a ponieważ... Co prawda nie występowałem na akademiach różnych, ale za to urządzałem, tak dzisiaj patrząc na to z perspektywy, takie przedstawienia małe na przerwach w szkole, gdzie... to znaczy, to nie były takie przedstawienia, to były raczej jakieś takie akcje, nie? Akcje typu rzucanie się pod samochód albo... Nie? Inne rzeczy, nie? No to były takie akcje, które rzeczywiście jakby pokazywały na pewno komuś z zewnątrz, że tutaj jest jakaś potrzeba ekspresji i uzewnętrznienia jej i zadziałania. I myślę, że zadziałania na kogoś, że to nie chodzi o taką narcystyczną tylko potrzebę zaistnienia, tylko wywołania w kimś jakichś emocji, nie? To znaczy zrobić akcję, żeby nie było związanych z tych emocji, tylko że będzie to zrozumiane. Aha, on jest przeciwko ranieniu zwierząt. Dobrze, no rozumiem. Znaczy to tylko dopiero jak będą emocje z tym związane, nie? Nie, że ja będę informacją, ale no to czy ta wesołość, bo przede wszystkim chodziło, myślę, o wesołość, ale myślę, że strach był drugim takim pożądanym efektem, który stał pod tymi. No i jakby taka brawura, nie? Brawura, sprawdzanie, nawet nie chodzi, że sprawdzanie, tylko wyjście na granicy przynajmniej tego, co jest dopuszczalne. A jeżeli nie aktorstwo, to miał pan jakiś inny pomysł na siebie? No bo rodzice mieli bardzo jasne, Akademia Górniczo-Hutnicza. No tak, to była linia ojca, bo ojciec jakby skończył też Akademię Górniczo-Hutniczą. No nie, to znaczy... Miałem złożone tu do szkoły teatralnej papiery i do... I na Akademię Górniczo-Hutniczą, a do teatralnej wcześniej były egzaminy, więc jakby to się wszystko szybko rozwiązało. Myślę, że gdybym się nie dostał, to pewno bym poszedł na to AGH. Czym by to się skończyło? Nie wiem, czy bym jeszcze raz ponownie zdawał do szkoły teatralnej. Myślę, że to nie była moja idea fix, jakby... Znaczy nie przewidywałem takiej sytuacji w ogóle, nie? Raczej podejrzewam, żebym z pokorą przyjął ten drugi wybór. A studia uzmysłowiły panu, że aktorstwo to jest to, o czym pan zawsze marzył? Nie wiem, nie, to znaczy pokazało mi, że chyba potrafię, czy mogę być w tym skuteczny. A to jest, myślę, najważniejsze, ponieważ widziałem również na studiach wiele nieskuteczności. No ale też od razu było takie duże zderzenie, no bo jednak pan do domu przyjeżdżał tylko na wakacje i na święta. No. To też można tęsknić. To jest też duży taki bufor tego, że tęskni się za domem. Tak, ale... to znaczy tak. Zacznijmy od tego, że każdy jest inny, nie? To znaczy, że tęskni się za domem, tak, to jest bardzo częste, ale ja miałem taką chyba potrzebę w ogóle jakby wyrwania się, a poza tym studia w szkole teatralnej są tak potwornie zajmujące. To znaczy, to są jednak rzeczy, które bardzo emocjonalnie i czasowo angażują. Plus jeszcze mieszkałem wtedy jeszcze w Dziekance, w akademiku.
Później przez chwilę nawet nie, ale i tak byłem najczęściej gościem tam dziekanki i tam się jakby to życie przeciągało, czasem trwało prawie 24 godziny, nie? Więc... Nie myślę o panu tęsknocie. Wie pan, co, to nie mam jakby czegoś takiego właśnie takiego, jak rozmawialiśmy o tych tęsknotach, nie? Zastanawiałem się, gdzie to... Czy na przykład wymienię dziadka może, albo coś takiego, kogoś takiego, nie? Ale... ja jestem... Ja nie jestem typem sentymentalnym. Ja nie przechowuję bardzo... Są takie rzeczy, na które się wzdrygam z przeszłości i które mnie jakoś tam... Ale to nie jest w ogóle... Ja jestem skierowany do przodu. Ja czyli bardziej jednak interesuje pana, co dalej z światem, a nie jak się zaczął świat. Zdecydowanie, tak. Tamta wiedza może mi być do czegoś potrzebna jako wiedza praktyczna, nie? To znaczy tego, co było wcześniej, jakby to takie know-how... wynikające, nie wiem, z historii, z praktyki życiowej i tak dalej, ale nie jestem osobą tęskniącą i sentymentalną na pewno. To ja tutaj mimo wszystko powspominam jednak trochę te początki, no bo po szkole teatralnej pan nie miał łatwego życia, no bo tak, Teatr Rampa, który był w remoncie, nie zagrał pan ani jednego spektaklu, później trafił pan na rok do wojska z deszczu pod rynę, to się chyba tak dokładnie nazywa, a zdał pan na reżyserię, dlatego że nie czuł się pan wciąż aktorem. Potem, wiadomo, przyszła ta propozycja, żeby wyreżyserować te show i tak dalej, pojawił się film. No z tą reżyserią to nie tak było, że nie czułem się aktorem. Nie, jeżeli tak... Tutaj dokładnie cytuję pana. Tak, ale to może tak... Nie, ja o tym myślałem i to się działo jakby we mnie też dużo wcześniej, bo zorientowałem się, że jako aktor mogę się czuć niewystarczająco eksploatowany przez siebie samego, nie? To znaczy, że jest we mnie jakaś taka potencjał na tworzenie własnej rzeczywistości, nie? No bo reżyser za każdym razem jakby biorąc no, jakąkolwiek rzecz, jednak nadaje jej swój charakter, swoją oprawę, swój sposób myślenia i tak dalej. To też jakby, ja też myślę o aktorze, który jest w gruncie rzeczy jakimś swoim reżyserem, który musi mieć jakby, i zawsze to robię, jakąś taką swoją wersję. Ja jeszcze nie wiedząc dokładnie, co mam jakby zagrać, nie? Gdzieś sobie wyznaczam jakieś warunki brzegowe, które nawet czasem można przekroczyć, ale warto mieć taki jakby swój pomysł, bo wtedy się nie rysuje w pustce, tylko od tej kreski ja widzę, gdzie ja się... Więc w tym sensie czułem, że reżyseria i aktorstwo u mnie są w jakimś sensie z... Uzupełnieniem? W każdym razie są jakoś zsynchronizowane. No ale przed filmem Dług miał pan jeszcze marzenia, żeby zostać takim aktorem, jak jest pan dzisiaj? No bo ta cała codzienność, reżyserowanie też eventów, tam był ten... Ale ja sobie tego nie wyobrażałem. Jak ja mogłem sobie wyobrażać, jak to wygląda? No ale chodzi mi o to, czy nadal mam takie płomienne marzenia, żeby stać się dobrym, szanowanym aktorem w Polsce? Czy już po prostu te marzenia coraz dalej odjeżdżały? Jeszcze nie odjeżdżały, ale powoli czułem, że no, jak w Dług zagrałem, miałem 35 lat. Więc naprawdę trochę czasu minęło zanim od skończenia szkoły. No, ta codzienność mogła być też przytłaczająca. Nie, ale właśnie dzięki temu, że te reżyserie zrobiłem, to miałem papier, no bo w gruncie rzeczy jednak od młodego człowieka wymaga się jako jakiegoś dowodu, umiejętności działania w czymś, nie? Zanim się sprawdzi. No więc miałem ten papier i on pozwolił mi nie panikować w temacie aktora. Ja nie byłem za bardzo jakby... To znaczy rzeczywiście pod koniec już tego długiego okresu niegrania zagrałem tak nieoczekiwanie dla mnie trochę
W pierwszym przedstawieniu Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym w nocy listopadowej. Co grał pan tam, Geja? To jest ten spektakl? Nie. Geja to grałem w 90, jak zaczynałem reżyserię. Okej, bo to też było doskonałe. Tak, to było w Teatrze Prezentacje, to w takim teatrze, który był w tam, gdzie jest fabryka Norblina i to była taka scena, bardzo taka ekskluzywna, nazwijmy to. Dzisiaj takich teatrów jest kilka takich prywatnych, nazwijmy to, ale wtedy tak działających teatrów nie było i rzeczywiście tam miałem taki, tak, to były moje pierwsze przedstawienia, ale to było... To był jakiś początek 90. lat, więc to. Okay. A dług to były zdjęcia koniec 98 roku, więc to było trochę czasu minęło. I gdzieś w tym, przez to, że ja zawsze chciałem zagrać u Grzegorzewskiego, to się nie udało. I nagle przyszło jakby z zewnątrz, jako do gościnnie do grania tam jednej z postaci takich niezbyt może ważnych, ale tam istniejących dowódcy tam powstańców, nie? I to jakoś tak znowu pewno mnie podrażniło w tym kontekście aktorskim, ale jednocześnie wtedy wyreżyserowałem taki spektakl, który niestety miał bardzo krótki żywot. Zrobiłem Kochanka Pintera. To była taka wspólna produkcja teatru w Grudziądzu i teatru na Woli. Ale ten spektakl nie zyskał uznania w oczach, chociaż ja uważam, że był całkiem niezły, w oczach wtedy dyrektora teatru na Woli. I zresztą to była jakaś, nazwijmy to... I to się gdzieś rozpłynęło, nie? Ale to już jakby to był taki pierwszy ruch, zostałem jakby zaangażowany, poproszony o to, nie? Że zastanawiałem się, czy nie czas wrócić do po prostu reżyserowania, czy wrócić, że zacząć tak naprawdę reżyserować w teatrze. Nie? I w tym momencie byłem, co więcej, byłem umówiony na robienie spektaklu w grudniu 98 roku. Niestety nie dotrzymałem tego, tej umowy, bo były zdjęcia do długu, się zaczęły. A ponieważ znałem ten projekt już dosyć długo, ponieważ Krzysztof Krause bardzo, 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 bardzo wcześniej mi o nim powiedział. Tak, pół roku wcześniej. Tam dopiero mnie zaangażował, ale jakby czułem, że jest tam przede wszystkim, no, jest rola do zagrania i że jest takie poczucie, miałem wtedy... że mogę nie wchodzić w stare buty. To znaczy w stare buty, czyli to, co było w szkole. Nie? Gdzieś jakby otrząsnąłem się przez ten długi czas, kiedy nie grałem. Otrząsnąłem się, myślę ze szkoły. I gdzieś nastąpiła też taka ta estetyczna zmiana, że już zaczynało się przez inaczej grać, nie? Ja miałem takich profesorów, którzy właśnie w latach 80., 90. kończyli tak naprawdę swoje kariery, nie? Aleksandra Śląska, Jan Świderski, Tadeusz Łomnicki, Ryszarda Hanin, Andrzej Szczepkowski, Zapasiewicz, Bardini, no ci dłużej, powiedzmy, Holubek i tak dalej, no ale to było to pokolenie, nie? To było bardzo silnie, to były bardzo silne osobowości. Bardzo charakterystyczne w jakimś sensie, ale niosące ze sobą pewien styl też grania, zwłaszcza wyniesiony z teatru. I ja miałem wrażenie, że ja byłem wtedy tak przesiąknięty na studiach, po studiach, jakby tymi moimi profesorami, zwłaszcza Tadeuszem Łomnickim gdzieś, w sposobie... I dopiero później gdzieś zrozumiałem właśnie, że to nie chodzi o to, że trzeba po prostu próbować jednak porzucić te wszystkie naleciałości, nie? Tylko próbować wyhodować tą swoją roślinkę. Jak to zrobić, nigdy nie wiemy, nie? Ale mi wtedy ten los jak gdyby tym takim długim nierealizowaniem się jakby jako aktor, nie? Spowodowało, że ruszyłem tego jakby z zupełnie innego rozbiegu, nie? Z innego startu.
I to na pewno było gdzieś w tym sensie, ta przerwa na pewno mi pomogła. Mm-hmm. A jak odnajdywał się już pan w takim dorosłym życiu, już poza pracą? Zastanawiało mnie też, jakie błędy młodości pan popełnił, no bo jest pan wypuszczony, mieszka pan w Warszawie, odnajduje sobie, tworzy sobie tutaj swoją nową rzeczywistość i chce tworzyć swoje życie. Jaki był pan, jak pan był młody? Tak jak teraz. No nie, no przecież był pan w długim związku. Mnie zastanawiało to, jak to pana życie wyglądało. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. No przecież tam bardzo szybko się pan poznał ze swoją pierwszą żoną. Do 38 roku, powiem pan, 38 lat, jak był rozwód, no to ten związek był potężny. Jaki pan, muszę wziąć od ten swój, jakby powiedzieć, ten życiorys, ten zdarzenia na mapie czasu, bo no tak, tylko... No tu, nie, bo, znaczy tak, bo dochodzimy, bo to jest pewne, być może nie pomieszanie, ale zrozumienie pojęć, bo co mamy na myśli, mówiąc związek? No, że nawet byłem w związku małżeńskim, tak, to prawda. Natomiast czy to był taki związek, który byśmy powiedzieli, że on jest... Tak, myśmy mieszkali razem, prowadzili razem jakby życie, zdarzenie, natomiast... Przez to, że to był czas, kiedy tak naprawdę jeszcze właśnie nie działałem jako aktor, tylko jako bardziej, dosyć usługowy, ale jednak reżyser, w rzeczach, które były bardziej eventami, nawet jeżeli było to na przykład właśnie telewizja tam, Wieczór z Alicją, coś, no to było jednak... Jeszcze na początku, kiedy montowałem, no to była regularna praca i jak gdyby, ale później jak to szło na żywca, no to w telewizji, no to ta moja praca była coraz mniej mi zajmowała czasu, więc ja miałem bardzo dużo czasu, siedziałem sobie w domu pod lasem, oglądałem filmy, bo się pojawił wtedy Kanał Plus, więc zaczęły lecieć przez cały dzień jakieś całkiem czasem przyjemne filmy. Siedziałem, no i dojeżdżałem do tych swoich kolejnych różnych robótek. Myśmy prowadzili bardzo bogate życie towarzyskie, pomimo że mieszkaliśmy jakby poza Warszawą, pod Warszawą, ale czy u nas w domu, czy gdzieś na mieście. To było jakby przedłużenie, tylko może takie bardziej umocowane w sensie miejsca na ziemi, nie? Trochę. Ja nie wiem, czy ja jestem w ogóle jakby, nadaje się, czy umiem stworzyć taki związek z podręcznika, nie? Czy związek z naszego wyobrażenia. No ale nie ma czegoś takiego jak związek z podręcznika. Jak się tak spojrzę na wszystkie związki, nawet takie, w których pan był, najprawdopodobniej tak się wszystkie różniły. No tak, no właśnie, no więc dlatego mówię, że to nie jest właśnie podręcznik, więc dlatego jak pan mówisz, no co pan robił, jak był pan normalny i był pan w związku? Nie powiedziałem normalny, tylko powiedziałem, jakie to było takie normalne życie, co było pana normalne. Normalnym życiem, tak, bo to mnie zastanawiało. Normalne życie, no to było to właśnie to. Takie to, życie towarzyskie. Takie życie towarzyskie, ale nie, no to i mówię to życie towarzyskie, ale to, że gdzieś wtedy, myślę, też zbierałem mnóstwo danych do tego swojego komputera. Bo ja wiem, że ten mój komputer jest mądrzejszy i cwańszy ode mnie na dodatek, więc czasem mu... zadaję pytania i nie próbuję nim bardzo sterować, tylko czekam, co on mi podpowie, nie? Wiem, że to czasem musi zająć trochę czasu, więc wrzucam problem, ale mówię to tych bardziej zawodowych, bo o tych życiowych... To się komputer zawiesza. To się komputer zawiesza, absolutnie. Pierwszym poleceniu. Ale powiedział pan coś takiego. Może o rozwodzie. Może stało się tak, że nie było dzieci, że były jakieś inne apetyty na inne rzeczy. To na co pan miał apetyt?
No, apetyt, no, może na zabawę w dalszym ciągu, okay. Może na chłonięcie sztuki jakiejkolwiek, czy to są filmy, czy to jest teatr, czy to jest... Znaczy, to wymaga też pewnego rodzaju wolności i czasu. Mm-hmm. No bo wiem, że na szczęście było to już po 50, jak zostałem ojcem. Na szczęście. Na szczęście, tak, oczywiście. Dlatego, że bylibyśmy... W tej chwili mi jest łatwiej chyba... oddać czas. Mm-hmm. Nie wiem, być może jakbym miał tego łebka, to bym mu tak samo był. Ale wydaje mi się, że to... Dla mnie to jest dobry moment. Mm-hmm. Dla mnie to jest dobry, jakoś gdzieś to pasowało, bo mam ogromne niedobory, że tak się wyrażę, z rzeczy do obejrzenia. Pomimo, że nie mieszkamy jakby cały czas jakby ze sobą, no tak. Bo oprócz tego dochodzi praca, bo ja też wieczorami często pracuję i tak dalej, więc to jest utrudnione, ale i tak cały czas wrzucam tutaj rzeczy nowe, ale nie tylko w sensie przedstawień, bo z teatrem to jest tak, że często ten teatr, który oglądam, mi nie wystarcza, czasem zawodzi, rozczarowuje i tak dalej. W związku z tym chodzi mi raczej o dostarczanie takich rzeczy, które są nowe. Dlatego jestem bardzo pilnym takim obserwatorem sztuki współczesnej i nowoczesnej. Jeżdżę, oglądam, nie potrafię się określić jako znawcę. Natomiast myślę, że mam tego tyle w sobie, bo mi się wydaje, że to dla aktora jest bardzo istotne, być au courant, że tak się mówi, z rzeczywistością i z jego językiem. Bo on się przecież tym językiem sposób, językiem, który jest językiem mową, który jest językiem ubraniem, który jest językiem poruszaniem się, jedzeniem i tak dalej, nie? Że to buduje jego współczesność, zwłaszcza na ekranie, nie? To znaczy nie można jakby ulec temu gdzieś językowi, trzeba być w zgodzie ze swoim, myślę, nie wiem, wiekiem i swoją i swoim jakimś tym podstawowym takim, nazwijmy to jakimś takim, nie wiem, ze swoim sewr, w sensie gustu i takich różnych innych rzeczy. I to gdzieś zawsze w jakichś detalach, w jakichś sytuacjach, które są do zrobienia, do zagrania, to gdzieś myślę, że to są rzeczy, nawet nad którymi ja czasem nie panuję, chociaż czasem bardzo jakby z premedytacją wrzucam jakieś swoje gadżety, nazwijmy to. No więc bycie z tym, co jest. Czasem są to trudne. Trudne do. Bo na przykład, żeby być na bieżąco z taką muzyką dzisiaj, nie? Oczywiście mogę jakby schodzić, sprawdzać playlisty, ale i tak jak rozmawiałem z Zbyszkiem Hołdysem, nie, ostatnio, i mówi, no kurczę, no i tych na trzech pierwszych miejscach najczęściej oglądanych to ja nie znam, nie? To znaczy jakby przerób dla kogoś, kto jest w branży, nie? Jest tak duży, ale przynajmniej rozumiem, czy staram się zrozumieć i słyszeć vibe, jaki jest w czymś, nie? Jakby czuć, gdzie ten, jak pulsuje rzeczywistość. Oczywiście ja w tej pulsacji wprowadzam swój puls wewnętrzny, ale to trzeba mieć wyćwiczone, bo jak się podchodzi jak kłoda do tego sztywnym, to się robi krzywdę przede wszystkim temu, co się robi. No. Dobrze, a teraz wracając do tego, o co pytałem. No zobaczmy, jakie było pytanie. Możemy sobie mówić na tym. Możemy, jak najbardziej. Proszę. Byłeś gotowy na sukces filmu Dług? Bo to mnie też zastanawia. Nie. I co się stało po tym sukcesie? Bo też gdzieś coś takiego padło, że przez wiele lat wiodłem spokojne życie, w pewnym momencie poczułem, że coś mi uwiera, być może narastał we mnie coraz większy chaos. Nagle ten niepokój stał się męczący, starałem się go uspokoić alkoholem i trawką. I zastanawiało mnie, czy ten sukces nie był też takim ciężarem, którego już nie dałeś rady wycisnąć. On na początku był przyjemny, a potem zaczął być przytłaczający. Nie, to nie było...
Znaczy, jak się pali i trapkę albo pije alkohol, i albo jedno i drugie, no to trudno się dziwić, że narasta chaos. Nie? Ja tego nie mogłem powiedzieć. No ale co, no to ja to powiem, no bo to przecież oczywiście on, jeżeli z czegoś wynikał, to z tego, że myślałem sobie, że ta, nazwijmy to, sława nie przynosi mi takich profitów w postaci interesujących propozycji. Mhm. Nie? Mhm. To znaczy myślę sobie, aha, no dobra, to muszę zagrać w takim, bo przede wszystkim dostawałem od razu po długu rolę wszystkich zakapiorów złych i tak dalej, nie? Naprawdę rzadko się zdarza, żeby to miało. Najczęściej są jakieś takie postaci grubą krechą narysowane. Wszystko się sprowadza do jakiegoś, do jakiejś kliszy, nie? Więc na szczęście pojawił się teatr. Wtedy to był moment właśnie, dzięki właśnie temu tak naprawdę wróciłem do teatru i wróciłem do takiego teatru, jakiego sobie życzyłem, kiedy marzyłem o Grzegorzewskim pod koniec lat 80. Czyli trafiłem do Teatru Rozmaitości. I w pierwszym momencie, bo wcześniej zagrałem w Teatrze Współczesnym w spektaklu, ale tam poczułem, że to jest teatr, który przenosi już, który nie jest w moim czasie, nie jest w tym dzisiejszym czasie, że tam jest jakaś zakonserwowana estyma, która mnie opuściła. W której słowo teatr już nie było jakby, nie wywoływało takiego dreszczu jak kiedyś, dopóki ten teatr nie staje się skuteczny, dopóki ten teatr nie staje się artystyczny. I to dostałem w Teatrze Rozmaitości w spotkaniu z Krzyśkiem Warlikowskim pierwszym i potem zaraz z Grześkiem Jarzyną. To był taki naprawdę niebywały rok, gdzie zagrałem w sumie dwie role takie gdzieś kluczowe też dla mnie w takiej drodze artystycznej, to jest Krystian właśnie w Uroczystości, w spektaklu, który graliśmy chyba 18 lat, Grzegorza Jarzyny, Dionizos, tak. Jako Dionizos w Bachantkach. Mm-hmm. No ale teatrem też w tym wszystkim był później twój związek z Magdą Cielecką, no bo byliście wszędzie, w wszystkich możliwych mediach. O tym się rozpisywało na potęgę. I zastanawiało mnie, czy to jest taki segment, i nie chcę za bardzo rozmawiać. Tylko chciałem cię zapytać o to, czy to tylko i wyłącznie przeszkadza. Jak patrzysz na to już, odcinając, że to jest aktorka i tak dalej, ale czy media przeszkadzają w związku? Myślę, że przeszkadzają. No bo przede wszystkim media szukają jakby pewnego, no, nazwijmy to tak, po prostu sensacji, nie? Mhm. To znaczy, ja ci powiem, że ja nie miałem nawet świadomości, że to tak funkcjonowało powszechnie. Ten związek był 20 lat temu, a o nim nadal wszyscy mówią. Ale wiesz co, bo ja po prostu chyba nie miałem czasu, żeby obserwować tego, co się dzieje wokół dzieje, nie? No, gdybym wiedział, to może bym to lepiej rozegrał. Ale doskonale się bawiłem z tym, jak też czytałem komentarze Magdy Cieleckiej, że jak jedno z was umrze, to drugie będzie z tą kartką, że kochał mnie do końca życia. Ale jej komentarze są też takie niesamowite, bo ona całkiem na gorąco po tym tam rozstaniu powiedziała: mężczyźni płaczą, gdy się ze mną rozstają, ale nie żałują tego wspólnego czasu. Mówią, że jestem wyzwaniem, że nie jestem łatwa. Niełatwo jest ze mną żyć, ale warto się ze mną pomęczyć. Nikt nigdy nie powiedział, że czas spędzony ze mną był stracony. Płakałeś? Bo tak powiedziała, że mężczyźni po niej płaczą. Słuchaj, wiesz co, no nie chcę wchodzić, wiesz, w detale, wiesz, moich związków. Mhm. Ja też nie. No, bo myślę, że... Bo
A propos właśnie, bo tam zaczęliśmy mówić w ogóle o tych wywiadach i tak dalej ogólnie, nie? To znaczy, zaglądanie wszystkim w majtki, wiesz, pod kołderkę do kuchni Skarbczyka, rozumiesz, nie wiem gdzie jeszcze, do śmietnika, jest po prostu tak natrętne i całkowicie burzy pewien porządek, który jest czasem istotny. Znaczy, jeżeli myślimy, że artyści są najporządniejszymi ludźmi świata, nawet jeżeli tworzą taką sztukę, to jest bzdura. No jasne. Jeśli zaczynamy się w nich grzebać, to znajdujemy rzeczy, które powodują, że to, co robią, traci, nazwijmy to, pewnego rodzaju niewinność i odrębność od ich życia. Czytanie sztuki przez życie jej twórców jest absolutnie dla mnie pomyłką. Czasem potrafi, oczywiście daje to pewne ciekawe, nie wiem, rozwiązania czy spojrzenia, ale ja w tej chwili, ja na przykład nie znoszę, nigdy nie oglądałem zwiastunów, bo to mnie denerwowało. Gdzieś nie jestem taki tego rodzaju researcherem, który by poznawał, czy nawet jak pracuję jako reżyser, może jako reżyser bardziej, no bo, ale też czuję, że gdzieś chcę od tego odchodzić, żeby nie cechować rzeczy, które robimy, które oglądamy, sylwetką twórcy. Mhm. Ponieważ jakby generalnie sztuka dzisiaj przestaje być sztuką zupełnie autonomiczną, w sensie na przykład ta, którą oglądamy w galeriach, jest tak nacechowana kuratorskim opisem, że niemalże ta sztuka bez tego kuratorskiego opisu traci połowę swojej czytelności, nie? W związku z tym dużo łatwiej nazwać sztuką coś, co sztuką... do sztuki aspiruje, bym powiedział. No bo mi się wydaje, że ludzie zapominają, że niezależnie czy jesteś artystą, czy tam jesteś muzykiem, aktorem, kim chcesz, ty, artystą, jesteś tylko człowiekiem i każdy jest tylko i wyłącznie człowiek. I czy to jest muzyk, czy to jest aktor, on się kompletnie nie różni niczym od gościa, który piecze chleb, jako człowiek. Jako człowiek, jako produkt wyjściowy, tak, bo rzeczywiście znaczy, człowiek, jako... który jest poddany pewnej machinie, to jest rzeczywiście machina, która go miele bardzo skutecznie. To znaczy, nie ma takiego, który by się zupełnie, że tak się wyrażę, jakby to powiedzieć, nie uległ wpływowi, nie uległ zmianie pod wpływem tego. W mniejszym czy większym stopniu są tacy, którzy rzeczywiście od tego są pijani wręcz, nie? Również w swoich decyzjach później. Ja miałem już, jak tak mi tam trzasnęło, miałem 35 lat, tak jak powiedziałem, więc... moim jakby wtedy planem czy oczekiwaniem było to, że dzięki temu ja będę miał ciekawsze rzeczy do roboty. A nie, że będziesz bardziej popularny. A nie, że będę bardziej popularny, bo to mnie jakby interesowało mnie bycie w jakimś nurcie, który miałby coś do czynienia z awangardą, to znaczy jednak z szukaniem języka, z szukaniem, nie korzystaniem wyłącznie jakby z gotowych schematów, nie, i sprawdzonych sposobów. No ale tutaj chyba w tej przestrzeni jesteś idealistą, no bo jak nawet powiedziałeś to, że kiedy był dług, to od razu zestawiano cię po prostu w tej kategorii. Tak, ale... I ale, nawet jak ale... dostałeś od razu pierwszego pitbulla od Wegi, to też byłeś w tej kategorii. No tak, tak, tak. No i dlatego też ja jeśli chodzi o pitbulla, to nie chciałem, ponieważ czułem, że to nie ja. Nie? I jak... natomiast Marcin idealnie, nie? To znaczy jakby... Ja często dostawałem propozycje i nie brałem rzeczy różnych, czasem również...
proponując kogoś innego. I to czasem były takie ze dwa, trzy filmy, gdzie główne role oddałem w ten sposób, ponieważ czułem, że nie będę na tyle skuteczny, na ile można w tym wypadku. Że znam kogoś na przykład, kto ma takie umiejętności, które... A do tego jest dobrym aktorem na przykład, które dadzą mu sposobność do bycia bardziej skutecznym ode mnie. A żałujesz jakiejś propozycji, które odrzuciłeś? Tak jak spojrzysz sobie na to już wiesz dzisiaj... co, nie bardzo. Tak jak ci mówię, wiesz, nie... No bo ty patrzysz tak idealistycznie. To nie, 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 nie. Ja po prostu, wiesz, staram się od pewnych rzeczy odcinać, nie? Bardzo długo tego nie potrafiłem, ale zauważyłem, że dzieje się to u mnie automatycznie często. Wiesz, że ja po prostu... I to, że nie jestem sentymentalny, to nie dlatego, że ja sobie tak postanowiłem, ja będę tough guy, rozumiesz? Nie, ja, to jest po prostu jakaś moja... być może dla kogoś jakiś defekt również emocjonalny, że u mnie może te uczucia... Jakby, czy emocje, one nie są z gatunku tych bardzo... nie wiem jak to nazwać. Nie ulegam jak to by się mogło nazwać, nie ulegam takim przesadnym emocjom, jak to się o tym mówi. Nie ulegam jakimś takim ekscytacjom i nie euforią, tylko jakimś takiej, jakiejś emfazie, co czasem jest dla ludzi dziwne, że ja jestem wobec czegoś jakoś tam chłodny. Albo nie wzrusza mnie coś na przykład, co wszystkich wzrusza. Nie, to jest takie... Ale zobacz, to jest piękny taki wskaźnik do tego, z czego zaczęliśmy rozmowę, z czego też chciałem zacząć, jak teraz nawiązujesz, mówisz o sobie, mówisz o to sam myśląc o sobie, a nawiązujesz tak naprawdę do tego, co powiedziałeś o swojej mamie. Że w tym samym... No tak, 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 że to jest gdzieś... ewidentnie to się gdzieś widzi. Ja myślę, że ja miałem naprawdę fajny dom, ludzi zajętych trochę i mających też swoje jakby trochę też czasem osobne sprawy. Chociaż ja pamiętam, ja na przykład a propos mojej mamy, jak już w pewnym momencie zaczęliśmy oczywiście, jak było co, no więc stąd się wielka włóczęga z Definesem mi się włączyła, dlatego że to był jeden z filmów, właśnie, jeżeli nie pierwszy, na którym byłem w kinie z rodzicami, to było, bo to było blisko, to i Winnetou, który akurat wtedy się pojawił, to gdzieś musiał być jakiś 70 rok, no. Tak to sobie ten. I pamiętam, jak mama, na przykład było tak, że ojciec zostawał ze mną wieczorem, nie było kim, i mama szła do kina i wracała i opowiadała film, nie? I to pamiętam, to było jakieś takie niesamowite. Ale to jest fajna klisza. Sukces jest warty swojej ceny w Polsce? No, myślę, że to jest tak jak wszędzie, no. To znaczy... Nie wiem, co to jest sukces, no... Czekaj. Osiągnąłeś sukces? Myślę, że osiągnąłem sukces. Był warty tej całej ceny? Oczywiście, tego... tak. To znaczy, jeżeli jest... nie wiem, nie, gdybym szedł po trupach, no to może bym wtedy się zastanawiał, nie? Ale nie mam jakby takich i naprawdę to nie było takie... Na szczęście ja myślę o życiu jako o zbiorze, mówiłem kiedyś i tak do tego, do dzisiaj, przygód życiowych, nie? Ale ktoś powiedział, użył może lepszego określenia, czyli historii. Bo w gruncie rzeczy przygoda życiowa się sprowadza do histerii, tylko przygoda życiowa ma takie lekkie zabarwienie. Ja mówię, że te przygody życiowe mogą być fajne i niefajne, nie? Może być 8 lat PiS i to też jest jakaś przygoda zamknięta, nie? Jakaś bardzo niefajna historia życiowa, przygoda życiowa. Więc gdzieś te wszystkie, no dzisiaj z perspektywy czasu rok wojska to jest ha, 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 nie? No właśnie zastanawiałem się, czy to był tylko i wyłącznie rok stracony, jak ty na to patrzyłeś, bo to mógł być ciężary, bo ty tam byłeś w klubie. No wiesz co, ale wiesz co, to inaczej, bo to jest rok stracony w tym sensie, że ja wypadam z tego
wtedy to nie był żaden rynek, nie? To był przełom lat 80., 90., no to po prostu to była... Cmentarz to był. To był cmentarz, tak. Więc tam być może, ale tym bardziej na tym cmentarzu, jakby no, jak się wypada już z tego pierwszego, nie tego najbardziej wymarzonego startu, no to... Więc to są te przygody życiowe, jak mówię teraz, które mi się zdarzały, ale też chyba nie w związku z naukami New Age'owymi, czy jak to nazwiemy. Zawsze miałem gdzieś jakiś rodzaj dystansu i akceptacji sytuacji. To znaczy... Najtrudniej miałem z tym wojskiem. Jeszcze będąc tam już... Na miejscu już siedziałem pod maszynką do golenia, a jeszcze mi się wydawało, że ja tam nie jestem, nie? To był taki rzeczywiście moment, kiedy... No i potem się zaczął rok, bardzo jakiś abstrakcyjny, dziwny. Myślę, że w kwestii moich doświadczeń życiowych i takiego bagażu i tych danych do mojego komputerka, to na pewno był to bardzo cenny rok. Z tej perspektywy dzisiejszej patrząc, nie? Wtedy to nie miałem takiego przekonania. Chciałbym zobaczyć ciebie w wojsku. To musiałoby być doskonałe. To prawda, jeszcze 3 miesiące w szkółce, a potem przy granicy w NRD. Jeszcze to przyjeżdżasz chyba, to był wtedy, jak przyjechałeś tam od razu i ten gość, który chciał przekroczyć granicę. Chciał uciec czołgiem, przejechał czołgiem przez granicę, tak. No była wielka afera. Myślę, że tam to musiało wtedy być fajne miejsce. No więc wiesz, to wszystko było miało ten taki swój absurd jeszcze, bo to były te lata tak zwanego komunizmu, socjalizmu, czy tam obojętnie, które były pełne absurdów, tak jak tych absurdów mieliśmy teraz ostatnio przez parę lat. Musimy wrócić do jakiegoś w ogóle normalnego modus operandi i takiego funkcjonowania w normalnych warunkach, myślenia. Jak po 15 października, czy jak słuchałem tam rozmów politycznych gdzieś tam w toku, czy gdzieś takich jakichś wywiadów, to mimo, że to były wywiady z ludźmi z tej strony naszej, to były prowadzone jakby jak z przeciwnikami, nie? To znaczy karabiny po prostu były wystawione w każdą stronę, nie? Teraz musimy te wszystkie karabiny chować, ale nie tak, że już zamykać, nie? Bo ja na przykład się zastanawiam, dlaczego do tej pory nie ma jeszcze... Może nie w tym momencie, ale nie było żadnej manifestacji pod Pałacem Prezydenckim. Nie, to znaczy tamta władza widać, że dlatego tak się dobrze miała, że myśmy nie protestowali. Dopiero te wielkie protesty, które były, nie, to przede wszystkim pokazały nam moc sprawczą i tego, że jest nas dużo. Ale teraz nie można tak zupełnie, to nie chodzi, żeby dalej być z karabinem, ale myślę, że dopóki tam się nie słyszy tupania w ziemię i krzyku ludzi, a myślę, że ten człowiek potrzebuje takiego wstrząsu od społeczeństwa. Myślę, że go, szczerze powiedziawszy, dostanie, bo akurat tutaj mam swoją teorię, że prezydent Duda mógł być zapamiętany jako prezydent wszystkich Polaków, albo prezydent docelowo jednej partii, no i każdy zdrowy rozsądek podpowiadał mi, że zostanie prezydentem wszystkich Polaków, idąc na rękę opozycji i stwierdząc, że to nie ma sensu. I bardzo mocno mnie zaskoczył, że jednak mimo wszystko wybrał to, co wybrał. Myślę, że tutaj to nie jest ta... Okazuje się, że po prostu ten cały... ta międzynarodówka nacjonalistyczna, co brzmi jak oksymoron, ale... Czyli te wszystkie ruchy, które przez taką z sobą zażyłość jakby potwierdza chyba jakąś taką teorię, tezę, że ma to jakieś swoje wspólne źródło. Czy jest to źródło ideologiczne, finansowe, biznesowe, towarzyskie, nie wiem jakie.
Ale myślę, że to są ciągle takie czekanie na to, że a w Stanach wybiorą tamtego, zmieni się tutaj chorągiewki, wiatr powieje w nasze chorągiewki. Myślę, że kalkulacje czynione przez prawicę, a nie wiem, co tam świta w głowie prezydentowi, jak on będzie się z tym... Znaczy tak, ja nie uznaję się za eksperta, mogę coś rzucić, ale na pewno nie będę typował czegoś. Mm-hmm. Mogę... nie wiem, od czego wyszliśmy w tym pytaniu, ale zakończmy już. Dobrze, tak, to będzie świetne zakończenie akurat wątku politycznego. Rozmawialiśmy o sukcesie w Polsce i czy jest tego warty. I zastanawiało mnie, czy ty kiedyś myślałeś, że alkohol nie zminimalizował twojego talentu, ale twoją karierę. No wiesz, to jeżeli tak powiedziałem, to... Nie, tego nie powiedziałeś. A, nie powiedziałem. To ja to pytam. To znaczy... Wiesz co, no to... No na pewno mi przeszkodził. To znaczy wydawało mi się przez długi czas, że to gdzieś się turla, czy nawet się nieźle toczy, ale... Teraz, kiedy już od 4 lat, też nie chcę za bardzo o tym mówić, bo to, natomiast czasem o tym jakby przypominam, bo może jestem jakimś egzemplarzem pokazowym tego, że można z tego wyjść i warto się do tego na pewno przed sobą przynajmniej przyznać, nie? No, czy wiesz, jesteś wzorem moim zdaniem, no bo ty nie tylko jeden, że nie pijesz dzisiaj, ale opowiadasz o tym, że jest wielu takich mitów środowiskowych, wielu takich, wiesz, wielkich mitów pijaków, artystów. To jest jednak coś takiego, co... Jest, ale wiesz, to te mity już dzisiaj tak nie grają. To znaczy, ja jeszcze grałem z tym mitem. Ja jeszcze grałem z mitem, który już wtedy był mitem umierającym, typu na przykład Jaracz albo ktoś, nie? Czyli tacy wielcy aktorzy z teatru tuż powojennego wręcz, nie? Ale to... Ten mit jakby już odpada. Naprawdę dzisiaj patrząc na to środowisko, to z tym, co było w moich czasach, to jest nieporównywalne. To znaczy spożycie alkoholu spadło, myślę, o 80%. W środowisku? Tak. Gdzieś tak mi się wydaje. Chyba, że jestem naiwny, ale ja może nie uczestniczę też w tym życiu akurat, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo mniej. Ale może jest lepiej zakamuflowane, nie wiem. Właśnie, bo to też druga sprawa. Ja mówię, ja nie chcę ciągnąć za bardzo tego wątku, ale kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że nie da się tak żyć? Bo ty byłeś na kilku terapiach indywidualnych, zanim trafiłeś na terapię grupową i wyjechałeś do środka. Kiedy byłeś pierwszy raz i pomyślałeś sobie, że to jest jednak za dużo, to jest za ciężko, albo ktoś cię wysłał? Jak to było? Wiesz co, po jakimś Sylwestrze. Nowy rok, na pewno. Po jakimś Sylwestrze, który był jakoś sponiewierany. To było na początku 2000 lat. Wow, to dawno. Dawno. Wow, to mnie zaskoczyłeś. No, to jest... Tak, to jest bardzo długa droga. Bardzo długa droga, no bo... bo trzeba... Jednak trzeba to przyjąć za pewnego rodzaju zasadę, że przestając pić alkohol, trzeba się z tym pożegnać na zawsze, w znaczeniu takim, że nie sprawdzam, jak mi teraz to wejdzie, bo tak jest, to znaczy... Nie wiem, mi się jak na razie udaje, a udało mi się przyjąć jakby taką opcję, w której alkohol
jako substancja stała się dla mnie taką samą substancją, nie wiem, jak może nie tak trującą, ale jak na przykład, nie wiem, rozpuszczalnik. Nie? Mhm. To znaczy, wiem, że to jakby istnieje, to jest, ale ja nie mam, ja wyłączyłem, a widzisz, może to mi pomogło też, że ja nie mam tych sentymentów, wiesz? Mm-hmm. To znaczy, ja nie mam sentymentów do, tak jak czasem, wiesz, czy to na spotkaniach AA, czy na planach, gdzie jest coraz więcej aktorów, którzy nie piją, ale wspominają czasem imprezy, mm-hmm. nie? Ja kompletnie tego nie rozumiem. Ja tego w ogóle nie znajduję w tym żadnej... to znaczy, czasem oczywiście coś, jeżeli było związanego z tym coś bardzo idiotycznego, śmiesznego albo niebezpiecznego, mm-hmm. no to mogę to sobie jakby przypomnieć, ale generalnie to znaczy, to jest wyłączenie tego, tych półek z tego, zasłonięcie ich w sklepie, mm-hmm. nie? Znaczy, jakby przy mnie ludzie piją, ja nie mam ochoty. Okay. Ja nie mam ochoty i wiem, że nie mogę. Natomiast przez te długie lata wydawało mi się, że jeżeli po 3 miesiącach nie picia, nie, napiję się, a potem za 2 tygodnie pomyślę, albo za tydzień myślę, w sumie jak się ostatnio napiłem, to nic się nie stało, a potem ta amplituda rośnie i w pewnym momencie już jesteś znowu w takich, wiesz, no w takich kleszczach trochę, bo to jest jednak... Organizm domaga się, przyzwyczaja się, no to są cała chemia mózgu i tak dalej. No to jest to są rzeczy, których, które ciężko tak przeskoczyć i trzeba po prostu wiedzieć, że tutaj nie ma jakiejś rozmowy ze sobą na temat tego, co ja tak... Nie, tutaj tak jak rzadko mi się udaje tak pewne rzeczy odciąć zupełnie, to tutaj ta... Ja nawet tak myślę, jak oglądam taki, jak zacząłem oglądać film o tym, że tam są ci, smakują wino i kto tam mm-hmm. lepiej zgadnie, to zgarnie spadek czy coś, nie? Znaczy, film okazał się mało jakby, mało napięcia miał w sobie, natomiast tak w pewnym momencie się zorientowałem, zaraz, oni piją wino, czyli ja właściwie w tym moim i też w takim zalecanym trybie funkcjonowania, nie zahaczać alkohol, nie siedzieć, nie wśród, to znaczy, bo to towarzystwo alkoholu w jakimkolwiek jest wywoływaczem tych apetytów, które są o tyle groźne, że każdy nawrót do picia jest gorszy od poprzedniego. Coś jest takiego w tym, że tracimy rozsądek, zaczynamy rzeczywiście się, wiesz, ukrywać, ale też to jest jakby taki rodzaj toksykacji, od której ciężko uciec. Mhm. Ale tak już zamykając ten wątek, co się wydarzyło teraz, a czego nie było wcześniej, że to się udało? O, teraz się, znaczy to się udało... kilka powodów. No, urodził mi się syn. Mm-hmm. Ale zawsze mówię, że to trzeba robić dla siebie. Dla siebie, tak. Ale to są rzeczy, które, nazwijmy to, cię pchają, nie? Mm-hmm. Wygraliśmy wybory nie dlatego, że tylko ktoś jeden, nie? Tylko, że przez cały czas były, wiesz, a to sędziowie, a to ktoś tam. Były... Ten cały zestaw, że tak się wyrażę, wszystkich wydarzeń okolicznych. Tak samo tutaj. Ogromne też takie zmęczenie fizyczne, wyczerpanie, zużycie, niemożność koncentracji, coraz... I tak dalej. Taki naprawdę coraz gorszy komfort życia. I trafiłem, i jeśli ktoś słucha i chciałby się ogląda coś, to naprawdę warto wybrać się na taki, ja pojechałem na taki w amerykańskim, że tak się wyrażę, formacie 28-dniowy rehab. Ja akurat w takim prywatnym ośrodeczku, myślę, że to jest... Jest takich małych jakiś, myślę, że obojętnie, bo to mówię tak, ludzie są tak różni, że nie wiadomo, co będzie skutkowało. Mm-hmm. Ale przede wszystkim tak, skoro już jak wierzę, że bardzo długo
próbowałem jakby okiełznać, a najpierw, żeby opanować, nie, temat, co się okazało, że jednak z moim jakimś, wiesz, genem uzależnienia jest bardzo trudne. Takie, jak ktoś mówi, kontrolowane picie, jest taki termin, który chyba jest, no może on jakby jest, no to zależy, jak to ma silny adres. Ale myślę, że to, że tam, że to była terapia grupowa, odcięcie, czyli taka 28-dniowa detoksykacja, plus nagle te wszystkie tomy, które przeleciałem, te wszystkie rozmowy, które odbyłem, one tam wskoczyły, że tak się wyrażę, te... Na właściwe miejsce. Tak. Ja już wiedziałem, co to znaczy i praktycznie, i teoretycznie głód alkoholowy. Nagle rozumiem, co to jest alkoholizm, czyli każde uzależnienie, czyli uzależnienie od tego dyrektora twoich nastrojów, nie? To znaczy wszystkie te używki i w ogóle jakby nałogi polegają na tym, że one ci nałogowo uzależniają od regulowania twojego nastroju, nie? Jak się napijesz od razu, spadać ci tu napięcie, nie? Albo jak sobie pociągniesz, albo nie wiem, albo jak siądziesz do ruletki, albo wszystko to, co jest uzależnieniem, ono ci pozwala regulować twoje emocje. To znaczy, daje ci przede wszystkim poczucie, że jak po to sięgniesz, to skutecznie się pozbędziesz tego dyskomfortu, który masz w sobie. I różnych takich mnóstwo innych rzeczy, terminów, które się poznaje, a które są często gdzieś zawieszone, nagle zrozumiałem, stały się dla mnie jasne i chyba naprawdę... więc nie wiem, jakby... na ile cud. I robiłem to ewidentnie wtedy już dla... to był moment, kiedy to robiłem dla siebie. Bo naprawdę czułem się bardzo źle. domyślam się. Dobrze. To wróćmy do filmów. No bo jak skończyłeś szkołę aktorską w 87 roku, jak zmieniły się od tego czasu polskie filmy? Na plus? Na minus? Jak ty to oceniasz? No od 87 to na plus. To były akurat te lata, zwłaszcza ta już druga połowa 80-tych, 90-te lata, no to były bardzo słabe. Lata, myślę, że myśmy musieli trochę, no jednak to wyrównywanie tych poziomów, ustalanie po zmianie w ogóle życia, po zmianie konwencji życia, nie? Z tego sterowania, wyjść na wody wolnego rynku, to było jednak trudne. I też trudne było takie chyba poczucie i zagarnięcie... Znaczy, co robić z tą rzeczywistością? Jak ją przetwarzać? Na co ją przetwarzać? Myślę, że najłatwiej się było przetwarzać i to wtedy chyba było, weszły tak naprawdę wszystkie telenowele, nie? To było, to znaczy, ten jednak strumień życia był wtedy chyba najbardziej taki do ogarnięcia u nas. Tak wiele się rzeczy zmieniało, że w gruncie rzeczy psy i może dług później, oczywiście było parę artystycznych jakichś filmów, ale które nie były tak... To były filmy, które gdzieś rzeczywiście pokazywały to, co gdzieś było w tej średniej, gdzieś nam dla nas widoczne, bliskie i zrozumiałe. Dlatego te filmy miały jakiś swój wydźwięk. Tamten psy dużo wcześniej, nie? Później dług. Więc to kino było... I myślę, że rzeczywiście gdzieś... Ale mieliśmy oczywiście no, reżyserów światowych, którzy kręcili nie dla nas wtedy, bo czy to był Kieślowski, czy to Polański, czy Holland. No to wszystko to wszystko jakby było tam, nie? Ciągle gdzieś. A tutaj, no tutaj też mieliśmy paru reżyserów, ale którzy minęli już ten swój najlepszy moment. Myślę, gdzieś... Myślę, że też ta właśnie zmiana świadomości, zmiana mentalna, zmiana polityczna była też... jest taką ważną cezurą, myślę, że ludzie, którzy uprawiali kino moralnego niepokoju,
kino polityczno-historyczne, jak Andrzej Wajda, nie? Czy wcześniej, tam wcześniej mówię. Nagle trafili w świat, gdzie wartości się bardzo zachwiały. To znaczy, gdzie no, znaleźliśmy się na swojej ziemi, ale na ziemi trochę nieznanej. Taka terra incognita, bo te warunki, w których, nie, to znaczy jak to będzie, był jakiś taki pewno też niepokój, nie, to znaczy tak, czy co, czy, że będą etaty, nie będzie etatów, czy będzie, czy zlikwidują, nie zlikwidują, nie, no to był taki czas, wiesz, to nie jest, w tej chwili już tego jakby nie pamiętamy, ale wychodziliśmy z potwornej biedy. Tak, tak. No, potwornej biedy, naprawdę. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. No, wiesz, no jednak, no i z tego, że wszyscy byli, mieli być równi, tak jak przez ostatnich 8 lat znowu, nie? Że mamy być, co zresztą wynikło z tego, że Kościół, który w latach komuny był taką jakby przystanią również opozycji i innych wartości, absolutnie bez, naprawdę wzorowo, nazwijmy to, przejął rząd dusz. No bo wtedy rząd dusz, który miała partia i zasady, które funkcjonowały, one nagle przestały istnieć, nie? To znaczy tamten system wartościowania ludzi i w związku z tym oni jakby gdzieś mieli swoje umocowanie, nie? Nagle to się rozsypuje. Nie ma już tego, nie? I Kościół, myślę, że bardzo szybko to... Znaczy myślę, że Kościół to wiedział, bo Kościół zawsze walczy o dominację taką ideologiczną gdziekolwiek by nie był. W naszym wypadku bardzo agresywną wręcz, nie? No i mówię, jakby ten czas był tak wymieszany, teraz jest, ciekaw jestem właśnie jakby co będzie po PiSie, nie? Bo to znowu będzie taki, w PiSie, w czasie PiSu też jakiś takich, nie wiem, powstawały raczej takie filmy, robiły wrażenie chyba, które niekoniecznie były bardzo polityczne, i mówiąc oczywiście o Ostatniej granicy Agnieszki Holland, która myślę, że doskonale gdzieś zamyka ten, dla mnie w tej chwili przynajmniej, ten czas, bo jest filmem, jakby to powiedzieć, bardzo czystym. Opowiada pewną historię, starając się jak najmniej nadawać mu komentarza własnego. Oczywiście ten komentarz, on się gdzieś przez scenariusz gdzieś się tu objawia, ale to nie był film, który by chciał nas, którego wartością jest to, że opowiedział pewną rzecz z detalami. Dzięki dobrym aktorom i naprawdę dobrze opowiedzianej historii mamy coś, co... Ja powiem taką rzecz, że kiedy Andrzej Wajda mi proponował rolę w filmie Katyń, zaproponował mi rolę w filmie Katyń, który miał zupełnie inny scenariusz niż ten, który ostatecznie powstał, nie? Miałem tam główną rolę i odbywał się, to była akcja w Krakowie już po wojnie. I gdzieś w, nie wiem, jak uzmysłowił sobie chyba Andrzej Wajda, że to, co się działo w Katyniu, istnieje ciągle jako opis. Nie ma, nazwijmy to, obrazu, który by to mógł pokazać w sposób ewidentny, i myślę, że dlatego zmienił ten scenariusz, żeby móc pokazać, co się zdarzyło tam na miejscu, jak to wyglądało, z detalami, nie? I dzięki temu ten film ma dla nas również taką wartość, że oglądając go, gdzieś ta prawda staje się dla nas oczywista i wyrazista. I ta historia nabiera pewnego konkretu. W sensie takiego fizycznego zdarzenia. Nie? I tak samo tutaj, ta granica też jest jakby przez ten opis tego zdarzenia, już nie topimy się w tym, a bo w tej historii to ja mam rację, a w tej historii to ja mam rację. Nie? Gdzieś ta historia, która jest zapisem rzeczywistości w dużej mierze ma taką wartość. No teraz czym będą filmy po PiSie?
No to jest ciekawostka. To jest ciekawostka, czy wiesz, gdzie te manifesty i no. No myślę, że przyjdą szybciej niż w ogóle myślimy. A jak patrzysz na kino Maćka Kawulskiego? Maćka Kawulskiego, czyli na przykład jakie? Jak zostałem gangsterem. Jak zostałem gangsterem. No kochałem gangstera, tak, teraz Akademia Pana Kleksa. No Akademię Pana Kleksa jeszcze nie widziałem. Mhm. Ja tam widzę jakiś ogromny apetyt i ogromny potencjał. Chyba takiego i takiego... apetytu na wielkie kino. Mhm. Apetytu na wielkie kino. Intuicję czuję tam. Ale to dla mnie za mało jest danych jeszcze. Znaczy, trudno powiedzieć, że jak traktuję jakieś kino po jednym filmie, nie? Dlatego, że często temat wymusza formę, temat wymusza sposób opowiadania i tak dalej, więc jak się robi film o gangsterach, to na pewno będzie coś innego niż Pan Kleks, którego zobaczę może niedługo z synem, nie? Ale... Pan Kleks doskonały. Doskonała rzecz ta akurat. Teraz wychodzi premiera, ja miałem podcast akurat z Maćkiem, widziałem już ten Akademię, jest doskonałe. Doskonała rzecz, a byłem też bardzo ciekawy przez to kino gangsterskie. No ale Maciek chociażby jest też takim autorem, powiedzmy, talentu Tomka Wosoka, bo on go wyrzucił na dużo głębsze wody niż Pierwsza Miłość. No tak, tak, tak. Co by nie było, ale zastanawiało mnie, czy, tak, tak. Czy to może być taki trend, jak był z Patrykiem Wegą. Jak ty na to patrzysz? Mam nadzieję, że nie. Ale jest w tym... Czekaj, co ja tak tutaj jestem jakimś recenzentem? No bo ciekawi mnie twoja optyka. Ty masz bardzo bystre oko. To znaczy, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że... tak jak ego nie jest w gruncie rzeczy czymś bardzo złym, u ludzi, dla których realizacją ego jest robienie czegoś wybitnego, nie? Myślę, że wielu twórców, których oskarżamy o wielkie ego, bez niego by nie zrobiło dzieł, które zrobili. Bo to ego się przekształca w ten perfekcjonizm, ale nie dotyczący własnej osoby, tylko tego, co ja produkuję, nie? To ego, które zmusza nas, czy powoduje czasem do przekraczania granic, a czasem staje się dla nas niebezpieczne i tak dalej. Myślę, że tutaj u Patryka to ego poszło, jednak jest skierowane do środka. I to jest ta... To zawsze, kiedy ego jest skierowane do środka, a nie znajduje właśnie takiego ujścia w czymś zewnętrznym, nie zawsze to ujście musi być dobre też. Ale jeżeli mówimy o konkretnej osobie, to myślę, że to jest właśnie ten kierunek, gdzie to ego skierowało swój wektor. Mm-hmm. Podkreślasz, że lubisz grać w ważnych filmach. Kulej będzie ważnym filmem? Zobaczymy. A jak ty patrzysz na to? Ja myślę, że to jest może takie jedno z próby, mam nadzieję, zobaczymy, odczarowania tych czasów. Ale czy to jest jakby... No nie. Inaczej, bo to nie jest jakiś w ogóle kierunek. Myślę, że będzie... ważne, jeśli będzie dobry przede wszystkim. Wiele wskazuje na to, że tak może być, bo widzę, co robi Tomek Włosok, no bo z nim mam właściwie gro swoich scen, będąc jego trenerem, grając jego trenera. Widzę, jak jest przygotowany, jak przez tydzień, tak co drugi dzień miał dni, kiedy przez cały dzień robił walki bokserskie i to były... No to jest naprawdę jego przygotowanie kondycyjne, to jest olimpijskie, ale również no te walki są jak gdyby układane. To nie są, chociaż wyglądają na autentyczne, no ale trzeba się tam natłuc.
I to wszystko było perfekcyjnie, ale nie tylko w tych walkach gdzieś. Ja myślę, że to jest też takie też wejście w kino, nazwijmy to środka, przez Xaverego, który uważam, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym reżyserem i ma ciekawe koncepty i jak patrzę na jego pracę na planie, to jest bardzo takim reżyserem, który widzi, czuje i ma jakby ten... jakby sprawczość pewną, nie? I znajduje rozwiązania gdzieś. No to wiadomo, to większość reżyserów, każdy to musi mieć, nie? Ale to zobaczymy, bo ja też jakby jestem tylko w części tego filmu, więc... Natomiast będzie ważne chyba przez to, że z tej perspektywy, z dzisiejszej, jak opowiadamy o tamtych czasach, no to jednak najczęściej to jest... To jest ten taki, no tutaj w tym filmie też jest ten polityczny rys, ale rzeczywiście robienie pokazującego pełnię życia filmu z tamtych czasów, no wydaje się, jeśli to nie jest jakaś prowincjonalna historyjka, ale historia zahaczająca o najwyższe władze w Polsce i dwa medale olimpijskie, o których opowiadamy, złote Jerzego Kuleja, nie? Świat, no to trudno, żeby ten wątek się nie pojawił, więc gdzieś ten obraz tego życia i pewnego pulsu, który w nim był, mam nadzieję, że będzie, że to jest, poza tym, no, producent filmu, który wyprodukowali przecież i Bogów, i filmowi Słockiej, czyli Sztuka Kochania? Sztuka Kochania, czyli takie no, jakieś tam wyspecjalizowanie się w takich biografiach. Natomiast jakie to będzie kino i tak dalej, jak ono będzie opowiadane? Wydaje mi się, że widziałem tam na planie dużo fajnych rzeczy, ale ten ostateczny efekt to zawsze jest to, co dostajemy na koniec. Na przestrzeni lat, kiedy spojrzysz na ludzi, dzisiaj inni ludzie zostają aktorami niż kiedyś, czy jednak... Nie mam pojęcia, jacy ludzie zostają aktorami. Mogę tylko powiedzieć, że patrząc na są takie fale, myślę, i zawsze były, tego, że nagle jest więcej zdolnych, czasem jest mniej zdolnych, w ogóle tak statystycznie, nie? Jakoś te czasem są tacy, którzy są bliżej życia, czasem są tacy, co są oderwani, albo są tacy, którzy myślą o swojej wygodzie, a są tacy i swojej karierze, a są tacy jak ja, którzy po prostu idą na zwarcie z rzeczywistością i próbują się z nią zderzyć i z tego zderzenia coś stworzyć, może pięknego, albo przynajmniej z tego, co tam łzy chcesz wywoływać, czy co tam jeszcze, nie? Ale nie wiem, wiesz... Bo wiesz, bo to jest myślę, że to jest taka tylko, tak jak miałem doświadczenie, takie przekonanie, że dużo większe u dzisiejszych młodych, że wiemy lepiej niż ci starzy. To jest dużo, 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 dużo większe. No jak to często bywa w takich wypadkach, często zupełnie bezpodstawnie. Może nie awantury, tylko nazwijmy ogólna dyskusja, ale też również awantura o to, w jaki sposób się pracuje na planie, w teatrze i tak dalej, wykluczając oczywiście wszystkie przypadki, gdzie ktoś czerpał jakąkolwiek przyjemność czy korzyść z tego, że postępował nieetycznie, tak powiem, no to pomijając to,
życie artysty to nie jest życie łatwe. Mhm. To znaczy, być może kiedyś osiąga taki moment luksusu, że wszystko wokół niego, na niego nawet pracuje. Mhm. Poza tym, że on czuje coraz większą wtedy odpowiedzialność za to, co robi i za oczekiwany efekt. Mhm. Nie? Więc jakoś to się mesuje. Natomiast to jest wystawie, to jest wejście w sztukę na jakimkolwiek tym, myślę, że to jest jednak wystawienie siebie i swojej wrażliwości na zderzenie z rzeczywistością. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli niwelujemy to zderzenie z rzeczywistością, to spadamy w letnie temperatury. To nie potrafimy osiągnąć pewnego diapazonu, który daje nam poczucie wejścia w rzeczywistość nie tylko metaforyczną, ale w której możemy przeżyć coś więcej od tego, co możemy nazwać słowami. Mm-hmm. Ale jak spojrzysz na to wszystko, o czym opowiedziałeś, jeżeli chodzi o aktorstwo, bo zmierzając do końca, żebyś zdążył na swoje spotkanie, powiedziałeś, że to nie jest łatwe życie być aktorem. Chciałbyś, żeby twój syn został aktorem? Zamykając to w dwóch zdaniach? Wiesz co, nie wiem, czy bym chciał, ale może zostać aktorem. Za rok. Już tak naprawdę zaraz. Będziesz miał 60. urodziny. Dziękuję ci. Najlepsze jest przed tobą? No, nie. To już aż tak to nie bredźmy, nie? No dlaczego? Wiesz co? Dlatego, że człowiek oprócz tego, że ma głowę, to ma jeszcze tyłek, nie? Czyli musi tym tyłkiem jakoś poruszać. I myślę, że to, co miałem mając, już nie mówię tam, że 20, ale 30, 40 nawet lat, że tak jeszcze się dobrze trzymam jakoś. Bo o tym też myślę. Nie wiem, to znaczy, wiesz, jednak... Co by nie mówić, to jakkolwiek by... No to znaczy, jakby ten limes, czyli ta granica, wiesz, do której zmierzamy, się staje jest coraz bliższa. W związku z tym nasze zdolności i umiejętności fizyczne, psychofizyczne i tak dalej są coraz słabsze. Więc z tego punktu widzenia, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że najlepsze przede mną. Najlepsze w tym sensie, że to, co się będzie mi przydarzało. To, co będę, czego mógł doświadczać. Ja sobie czasem, wiesz, tak będąc na przykład przeżywając jakieś takie, mając takie, że jest mi gdzieś bardzo zimno, albo coś mnie, albo coś mi tego, to czasem się uda właśnie stanąć w pozycji tego oglądającego, czy też słyszącego tej historii, albo o tym, że myślę sobie, to jest to, co jest... istotą życia również to, że ja odczuwam coś. Że jak sobie przypomnę to odczucie tego, nie wiem, mrozu, czy chłodu, czy czegoś, nie? Ale to jest dowód na moje istnienie dla mnie najbardziej oczywisty. Coś jest w tym, nie doceniamy często, albo oczywiście, bo to nam przeszkadza. Trudno powiedzieć, że doceniamy, ale to jest właśnie ta akceptacja, czy to zrozumienie, że te również te nieprzyjemne rzeczy są jakąś częścią i dowodem na nasze istnienie. Dla nas samych. I akceptowanie, w jakimś sensie internalizowanie tego, to znaczy jakby przyjęcie do wiadomości i pomyślenie, a może to jest jakaś dobra, może to wojsko to było jednak dla mnie dobre, nie? Może ten kubeł zimnej wody jest też dla mnie jakoś dobry, nie wiem. To znaczy dla takiej zabawy ze sobą samym, czy też
próby zobaczenia rzeczywistości w jakimś porządku, nie bawię się w taką pozycję, czy też jakby kogoś, kto kreacjonisty, czyli uważa, że jakby istnieje jakiegoś rodzaju kreacja rzeczywistości, niekoniecznie boska, ale że ten świat jakby jest jakiś algorytm, który go opisuje, nie? I sobie myślę, no dobra, ja gram właściwie w jakąś dziwną zabawę, w jakąś grę z życiem, której zasad do końca nie rozumiem. Ale widzę, że pewne rzeczy, czy też historia pokazuje nam, jak pewne rzeczy działają, nie? I jak często, i to jest właśnie najciekawsze, że te zdarzenia, one, jeżeli one się dzieją po naszej myśli, albo nie po naszej, albo i tak dalej, są często bardzo ironiczne. Ja uważam, że dowcip jest taką jedną z bardziej czystych funkcji inteligencji. Mm-hmm. Nie? I myślę, że rzeczywistość jest w jakimś sensie dowcipna. I dowcipnie nam czasem też nas przypieka. Nie? Teraz mi przyszło do głowy coś takiego. Nie? Tak na przykład, jak znamy z jakiegoś tam słynnego wywiadu sprzed lat, Jarosław Kaczyński mówi, że chciałby zostać emerytowanym zbawicielem Polski, tak? Czy coś takiego, nie? I teraz jesteśmy dzisiaj. I teraz gdzie jest ten emerytowany zbawiciel Polski ze swoim marzeniem, podczas gdy przyjeżdża jakiś inny gościu, który wcale nie zamierzał chyba być zbawicielem Polski, i nagle on rzeczywiście jest zbawicielem Polski. Rozumiesz? To znaczy nie ma co umniejszać, ale ten jego największy wróg, na tym polegało i od początku czułem, że tak powinno być, że wygrać to musi Tusk, czyli ten, który jest tym najbardziej znienawidzonym wrogiem. Że zwycięstwo wtedy będzie prawdziwe, kiedy właśnie to on jakby zwycięży, nie? I to się po prostu nagle stało. Rozumiesz? Ten koszmar, do którego myślę, że Kaczyński nie chciał dopuścić, nie? Kiedy siebie widział w jakiejś ten i teraz życie ustawiło na miejscu, na tym postumencie, który on sobie sam stawiał, kogoś zupełnie innego, czyli postawił Tuska, nie? I teraz no, zobacz, jaka to jest. No ale bo to jest kolejna sarkazm rzeczywistości. Dokładnie, i też kolejna lekcja o tym, że nienawiść zaślepia. I nie jesteś w stanie też tak, przejść ale wiesz co, ja to jestem z tymi przysłowiami ludowymi, wiesz, i prawdami. No ale nienawidzę ślepia. Oczywiście, ale to trudno oddzielić i tak powiedzieć, że to ta nienawidź zaślepiła, nie? To, znaczy nie, no myślę, to jest wiele no, rzeczy. No właśnie, ale po tak, więc dlatego jest... mi się wydaje, że upraszczanie rzeczywistości to jest coś, co tak jak... Tego swój opis. Oni bardzo chcieli uprościć rzeczywistość. Tak, ale nie tylko oni. No nie. Bo coś, co mnie bardzo martwi, to jest sposób, czy język, w jaki taki ten walczący feminizm próbuje ustawiać nowe warunki życia, pisząc nowy jakiś katechizm swój i właśnie używając na przykład, jest takie jedno z ulubionych haseł, które oczywiście jest już tak nacechowane, że jak ma nie ma skórze, to jest patriarchat. Słuchaj, czy ci, którzy używają, czy te, które używają tego pojęcia, naprawdę wiedzą, czym jest patriarchat i czy znaczą dokładnie to, o czym mówią? Rozumiem, że jest hasłem, który ma coś załatwić i które jest taką podpórką, nie? Tak jak mamy. I w związku z tym, jak słowo patriarchat, to już wszystko jest wiadomo i wszystko jest na właściwym miejscu. Walka z patriarchatem jest naszym po prostu duchowym obowiązkiem w tej chwili, nas wszystkich. I nie myśl sobie, że twoim nie, bo jeżeli tak pomyślisz, to bój się. Przeciwko. To i bój się strasznie. Tak samo jak nigdy nie lubiłem piosenki, chociaż miała bardzo ten duży, którą śpiewała Kaja, testoster.
on, czyli ten testosteron, który no, jest również jednym z elementów naszych sukcesów życiowych, naszych zwycięstw i działań w ogóle, który nie jest tylko własnością mężczyzn na dodatek, że on jest jak gdyby tym winnym. Oczywiście ja nie przypisuję, że wtedy ta piosenka miała aż taki sens, ale ponieważ w różnych rozmowach dzisiaj jest przywoływany i ten testosteron, ten zaimek osobowy rodzaju męskiego, na końcu podkreślony w tej transakcentacji dziwnej tej piosenki, to są właśnie takie hasła, czyli ten testosteron, ten patriarchat i tak dalej. To są również hasła używane właśnie przez tych, którzy chcą w łatwy sposób zmanipulować rzeczywistość. No, u mnie Tomasz Lis bardzo trafnie moim zdaniem to określił, że powiedział, że jest tęczowa konfederacja. I że gdzieś tam, jak nie jesteś bardzo mocno po tej stronie, to z automatu stajesz się wrogiem. Nawet jeżeli starasz się myśleć po prostu trzeźwo, logicznie, tak nie jesteś po żadnej z tych stron, a po prostu przyjmujesz jedne argumenty i drugie argumenty. I wydaje mi się, że w tym jest też dużo, dużo prawdy, że po prostu czasami ciężko jest powiedzieć, że ma się inne zdanie, bo od razu jest się przyklejane do jakiejś innej strony, do której nawet nie należysz, ale po prostu... Nie tak, może ja może dlatego tak ja jasno o tym mówię raczej, o moich poglądach. Jak przeczytałeś moje wywiady, no to, tak. To wiesz, że nie owijałem w bawełnę. No wiem, i twoim ulubionym politykiem jest Sławomir Mentzen. A nie, nie. Nie, 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 wiem, że teraz Grzegorz nie, Braun, sorry. Nie, nie, nie. Teraz no, Grzegorz Braun na pewno. To nawet jako ironiczna ta... Nie. To znaczy, to nie chodzi o to, że bez owijania... To znaczy, mówię raczej wprost, jak gdyby też... A mówiłem te rzeczy nawet może jeszcze bardziej wyraziście w momencie, kiedy czułem, że trzeba coś pogrzebać w tym palenisku, bo ono za ładnie przygasa. I próbując czasem, wiem, że sobie narobiłem tym wiele szkód w moich jakichś czasem relacjach, a czasem w widzeniu mnie jako kim ja jestem dzisiaj i jak się sprawuję i tak dalej. Ale czułem, że i to, że oddałem się życiu, nazwijmy to obywatelskiemu czy jakoś nawet politycznemu przez parę lat, to gdzieś z nim się żegnam. To znaczy nie z tym obywatelskim, bo będę gdzieś dalej w ramach Tour de Konstytucja, które teraz zaczyna działanie edukacyjne w szkole, więc będę gdzieś tam z tym jakby płynął dalej, ale to już nie będzie na poziomie jakby takiej agitacji politycznej, no bo to tym było w gruncie rzeczy. Po prostu był to czas, w którym bym chyba był tak sfrustrowany, jeśli bym nic nie robił. Wydawało mi się, że, a zwłaszcza, że widziałem, jak bardzo jesteśmy w tej kwestii wyluzowani wszyscy i gdzieś mam wrażenie, nie wiem, że to było potrzebne, nie? A w tej chwili po prostu chcę wrócić, bo ja mam jednak głód sztuki, nie wiem, kreacji, robienia rzeczy. Inaczej mówiąc też użycia siebie, dopóki jestem jeszcze użytecznym narzędziem i skutecznym do robienia rzeczy, nie wiem, mam nadzieję ważnych, pięknych, nie wiem czy mądrych, ale takich, które przynajmniej gdzieś nas naciskają jakiś czuły guzik, jakiś ważny guzik i prowokują do, nie wiem, a może tylko tyle, że kogoś przestraszy czy rozśmieszę. Naprawdę, to jest, kiedy masz taką zdolność, żeby zrobić to z tym człowiekiem, żeby go wytrącić z jego codziennych spraw i wsadzić go z równie dużą jego uwagą do zupełnie innego wagoniku, nie? Z jakimś egzystencjalnym, historycznym, czy nie wiem, no, jakimś takim ważnym problemem, to jest to, co chcę robić. Oczywiście w tamtej działalności też się to osiąga, ale to jest zupełnie nie mój modus operandi, to nie jest moje myślenie, to nie... Ja jestem tak naprawdę tak zmęczony tymi 8 latami, a tą działalnością
teraz dać. To nie jest coś, co mi tak dało. Nie, to nie było to, co ja robię. Ja czułem, że ja po prostu muszę to robić. I w to włożyłem całego siebie. I teraz gdzieś dopiero tak i ciągle dostaję jakby, a bądź z nami, a bądź z nami, a bądź twarzą tego, nie? I ja tak odpowiadam, a teraz myślę sobie, nie, okej, okay, słuchajcie, jest, co, czy ja jestem jedynym gościem, kurczę? Czy tylko dlatego, że już pokazałem, że się dam pociągnąć za rękę i pójdę, to jestem tego, nie. Hajda, proszę, do przodu. Ja bym chciał się teraz naprawdę zająć robieniem tego, o czym rozmawiamy głównie, czyli film, nie wiem, teatr. I na to będę bardzo i to bardzo czekał. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To były świetne 2 godziny.